Godność królewska niosła za sobą prestiż i luksus, ale niekoniecznie wielkie dochody. W dobie nowożytnej właściwie nigdy nie zdarzało się, by monarchowie byli najbogatszymi ludźmi nad Wisłą. Także wcześniej, za czasów dynastii Piastów, majątek królów nie był tak wielki, jak można by sądzić. Nie musicie zresztą wierzyć mi na słowo. Przyjrzyjmy się dwóm konkretnym przykładom dochodom sławnego Kazimierza Wielkiego w XIV wieku oraz Stefana Batorego nieco ponad dwa stulecia później. Dzisiaj w Wielkiej Historii z ile zarabiali polscy królowie. Więcej takich opowieści znajdziecie w mojej książce pod tytułem Średniowiecze w liczbach. W piastowskiej Polsce nie istniało jeszcze żadne rozróżnienie na budżet królestwa i prywatną skarbonę monarchy. Wszystkie dochody trafiały na jedną górę srebra. Akurat w czasach Kazimierza Wielkiego były one szczególnie wysokie. Długie rządy tego władcy, po początkowych trudnościach, przyniosły bowiem okres względnego pokoju i prosperity. Król, zasiadający na tronie od 1333 do 1370 roku, zarabiał przede wszystkim na swojej domenie a więc na miastach, wsiach, posiadłościach w folwarkach albo nawet pustkach nadających się do zasiedlenia, które należały bezpośrednio do rodziny panującej. Ostatni koronowany piast, o wiele bardziej niż jego ojciec, Władysław Łokietek, dbał o przypływ środków i dokładał starań, by korzyści uzyskiwać przede wszystkim w srebrze, nie zaś w naturze. W późnych latach panowania Kazimierz Wielki wydał zarządzenia, w myśl których naturalia miały trafiać do ludzi zarządzających dobrami, ale pieniądz bezpośrednio do niego. System ten zwięźle scharakteryzował Janusz Kurtyka w pracy Odrodzone Królestwo. Pisał on cytuję statut Kazimierza Wielkiego przyznawał starostom i rządcom, jedynie dochody z robocizn, folwarków, kar Wszelkie zaś czynsze i podatki płatne w formie pieniężnej, w całości i pod karą gardła miały być odstawiane do skarbu królewskiego. Starostowie mieli też obowiązek podejmować i żywić przybyłego króla i jego orszak. Podatki nakładane na duchowieństwo czy szlachtę, a właściwie szlacheckich poddanych, miały znaczenie tylko drugorzędne. Ostatni piast w koronie szukał odmiennych środków pomnażania swojej fortuny. Z werwą prowadził chociażby akcję restytucji dóbr, a więc ponownego przyłączania do domeny monarszej tych majątków, które dawniej należały do piastów. Ale na różne sposoby zostały utracone bądź zagrabione. Inne metody monarchy na wzbogacenie wymienił jego biograf Jan Dąbrowski. Kazimierz Wielki, jak pisał ten badacz, wziął się energicznie do kolonizacji wsi i miast. Przedmiotem szczególnej opieki królewskiej były młyny, stanowiące poważny dochód w gotówce, a będące monopolem panującego. Podobny dochód stanowiły też opłaty za wójtostwo i sołectwo. Względnie prawo osadzania wsi. Kwotę nie do pogardzenia stanowiły także sumy wpływające z kar za dezercję i uchylanie się od służby wojskowej. Wszystko to były metody wymagające nieustannego nacisku, pomysłowości i kontroli. Kazimierz Wielki dysponował też jednak stałym i bezpiecznym źródłem niebagatelnych wpływów pieniężnych. Chodzi o krakowskie żupy solne. Jak podawał Felix Kiryk. W pracy Wielki Król i jego następca rocznie dzierżawa żub solnych zapewniała nawet jedną czwartą wszystkich dochodów skarbu. Jan Dąbrowski podkreślał, że, cytuję, skarbowość Polska rozpoczęła za czasów Kazimierza Wielkiego nową epokę, a uprawnienia królewskie w sferze finansowej bardzo wówczas wzrosły. Jakie były skutki zmian? Historyk szacował, że łącznie Kazimierz Wielki zarabiał przynajmniej 4,5 miliona groszy praskich rocznie. Ostrożniejszy Zdzisław Kaczmarczyk sugerował, że dochody były tak wysokie tylko w najlepszych latach. Ogółem kształtowały się na poziomie od nieco ponad 3 do 4,5 miliona groszy praskich rocznie. Metodą tzw. trofy, którą krótko wyjaśniałem już w innym odcinku, można oszacować, że podane liczby odpowiadały kwotom na poziomie od 300 do 400 milionów dzisiejszych złotych rocznie. Jak na lokalne warunki, były to oczywiście sumy bardzo duże. Można się nawet spotkać z oceną, że dochody Skarbu Królewskiego stanowiły aż 7% całego produktu krajowego ówczesnej Polski. Na tle innych wiodących władz Europy nie wypadały one jednak aż tak imponująco. Średnie roczne wpływy do skarbca Kazimierza Wielkiego można by ostrożnie przeliczyć na około 1 tonę złota. Marian Dygo z Uniwersytetu Warszawskiego porównał tę wartość z dochodami władców zachodniej Europy. Według jego wyliczeń królowie Francji zarabiali rocznie prawie 8 razy więcej – 7,7 ton złota. Monarchowie Anglii niemal dwa razy więcej – 1,7 tony złota. Od króla Polski wielokrotnie bogatszy był też jego siostrzeniec, władca Węgier Ludwik Andegaweński. Wystarczy wspomnieć, że gdy starsza siostra ostatniego koronowanego piasta, węgierska królowa matka Elżbieta Łokietkówna w 1343 roku udała się na pielgrzymkę do Rzymu, kazała ciągnąć za sobą wozy wypełnione siedmioma tonami srebra i pięcioma tonami złota. Od kieszonkowe... Taka podręczna rezerwa na bieżące wydatki jak ty dobroczynne. No dobrze, przeskoczmy teraz o dwa stulecia, do czasów, gdy zarówno terytorium, jak i zaludnienie Polski były wyraźnie większe, ale za to sytuacja polityczna przedstawiała się o niebo mniej stabilnie. Stefan Batory, zasiadający na tronie od 1576 do 1586 roku przejął władzę w państwie rozgrabionym w burzliwych latach bez królewia. Szczycącym się ograniczeniem władzy królów i opanowanym niemocą po krótkim eksperymencie z Henrykiem Walezym. Dochody skarbu koronnego z tych trudnych czasów są znane dzięki badaniom Jana Rutkowskiego, prowadzonym w latach 30. XX wieku. Zasłużony historyk gospodarki oszacował wpływy zarówno z początku, jak i z schyłku rządów króla pochodzącego z Siedmiogrodu. U schyłku lat 70. XVI wieku. A więc w pierwszym okresie pokoju, po stłumieniu oporu Gdańska, skarb koronny uzyskiwał łączne roczne dochody w kwocie ponad 178 tysięcy ówczesnych złotych polskich. Należy przy tym zastrzec, że sumy nie można bezpośrednio zestawić z dochodami Kazimierza Wielkiego. W XVI wieku skarb koronny oznaczał już w większym stopniu budżet państwa niż prywatną szkatułę króla. Poza tym kwota dotyczy tylko Polski. Nie uwzględnia dochodów z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponad 83% wszystkich wpływów pochodziło z zaledwie trzech źródeł. 39% ściągano z królewszczyzn, a więc majątku ziemskiego znajdującego się pod kontrolą, przynajmniej pośrednią, monarchy. 28% z ceł lądowych i rzecznych, a niemal 16% z krakowskich żup solnych. Uwzględniając także żupy ruskie, Wydobycie soli odpowiadało łącznie za 23,6% budżetu. Nadal było to więc absolutnie kluczowe źródło gotówki. Poza tym, skarb zarobił nieco na tzw. podatku koronacyjnym, nałożonym na miasta i ludność żydowską w związku z wyniesieniem nowego władcy. Taksa ta odpowiadała za 5% budżetu, ale była korzyścią jednorazową. Łącznie 3% wpływów dawały podatki podwodne i stacyjne, zastępujące dawne posługi na rzecz podróżującego króla. Niespełna 1% zarabiano zaś na kopalniach ołowiu i srebra w Olkuszu. Z wykorzystaniem wspomnianej wcześniej metody trofy można stwierdzić, że 1 zł polski z początku panowania Stefana Batorego to jak 550 dzisiejszych złotych. Tak więc wszystkie roczne dochody korony u schyłku lat 70. XVI wieku odpowiadałyby zaledwie 98 milionom w pieniądzach z 2024 roku. Pod koniec panowania Batorego sytuacja wyglądała już o wiele lepiej. W połowie lat 80. XVI wieku roczne dochody wynosiły 282 500 złotych polskich, a więc były nominalnie o 58%. Wyższe. Z tym, że należy brać pod uwagę postępującą wówczas inflację. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, podana kwota odpowiadała w każdym razie mniej więcej 141 milionom złotych. Znacząco zmieniła się struktura dochodów. Radykalnie wzrosły zwłaszcza wpływy z żub krakowskich i ruskich do łącznie 86 tysięcy złotych. To 43 miliony w dzisiejszych pieniądzach. Samej tylko soli i to w każdym roku. Wydobycie tego jednego surowca odpowiadało więc teraz za aż 30% wpływów koronnych. Wszystko to były dochody zwyczajne, na które Stefan Batory nie musiał uzyskiwać specjalnych zgód szlachty. W okresie wojen z Moskwą Sejm uchwalił jeszcze dodatkowe podatki na ten jeden cel. W efekcie łączne wpływy koronne w czasie wysiłku zbrojnego – sięgały 576 tysięcy złotych polskich. To już zaś daje jakieś 288 milionów złotych z 2024 roku. Jeśli po tym wywodzie nie macie jeszcze dość historycznej matematyki, to koniecznie powinniście sięgnąć po moją ostatnią książkę. Średniowiecze w liczbach. Z kolei jeśli nie chcecie, by także wam zakrólowanie nad całym państwem Płacono tylko marne kilka milionów groszy praskich. Koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. Jak zawsze, to jedyny, absolutnie jedyny sposób, by się uratować.